Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W tle wojny na Ukrainie toczy się bardzo istotny wyścig o surowce mineralne. Jak właściwie prawie każdy wyścig o zasoby naturalne, ma on swój istotny wymiar strategiczny, jeśli chodzi o politykę międzynarodową, jeśli chodzi o relacje między państwami, czy też relacje między mocarstwami. I mówiąc o Ukrainie, warto podkreślić, że pod koniec 2021 roku. Władze tego państwa otworzyły przetarg na zezwolenia, na poszukiwanie złóż m.in. litu, a także miedzi, kobaltu i niklu. Wszystkie te surowce odgrywają istotną rolę w technologii tzw. czystej energii. No i w, oczywiście w takiej strategii odchodzenia od spalania paliw kopalnych na rzecz źródeł bezemisyjnych, na rzecz no właśnie tej transformacji energetycznej w kierunku. Zeroemisyjnym. Ta decyzja miała istotne znaczenie w kontekście budowania pozycji Ukrainy na arenie międzynarodowej w nowej, w nowej roli. W tym kontekście warto także podkreślić. Politykę niemiecką, Energiewende, niemiecką transformację energetyczną, która ma na celu wspieranie różnych państw w celu właśnie odchodzenia od spalania paliw kopalnych, co zresztą było także przedmiotem bardzo ciekawych negocjacji już pod koniec urzędowania kanclerz Angeli Merkel, także z prezydentem amerykańskim Joe Bidenem, stąd m.in. specjalny wysłannik rządu niemieckiego na Ukrainę. Od początku września 2021 roku, który miał wspierać władze ukraińskie w tym, w tym zakresie. Ten potencjał Ukrainy w zakresie produkcji litu to nie jest coś, co przykuwa uwagę ekspertów z całego świata od miesiąca czy, czy od 24 lutego, ale znacznie, znacznie wcześniej. Już w listopadzie ubiegłego roku australijska firma European Lithium ogłosiła, że, w, że jest w trakcie pozyskiwania praw do Dwóch bardzo takich, no, można powiedzieć, obiecujących złóż litu w obwodzie Donieckim na wschodzie Ukrainy i w Kirowogradzie na Ukrainie centralnej. Tutaj ta firma właśnie wówczas twierdziła, że jej celem jest zostanie największym dostawcą litu w Europie. Sami ukraińscy naukowcy, no, można powiedzieć, spekulują, że we, wschodnim, we wschodnich regionach kraju znajduje się blisko 500 Tysięcy ton tlenku litu, który jest źródłem litu, no, minerału oczywiście o istotnym, kluczowym znaczeniu dla produkcji baterii. I to, jest, I to jest jakby ten, ten fundament znaczenia dzisiaj strategicznego, znaczenia strategicznego Litu. Chociaż warto podkreślić, że Lit ma również swoje inne, inne zastosowania, o czym jeszcze wspomnę. Biorąc pod uwagę fakt, że Ukraina przez długi czas budowała swoją gospodarkę na węglu, żelazie, tytanie i innych tradycyjnych, tutaj można powiedzieć takich gałęziach przemysłu, to fakt, faktem jest, że to, ten proces przechodzenia na czystą energię był. Czymś, czymś zupełnie innowacyjnym na Ukrainie, czy stał się czymś innowacyjnym już pod koniec ubiegłego, ubiegłego roku? Jeśli chodzi o przemysł motoryzacyjny i rozwój pojazdów elektrycznych, to no, warto zauważyć, że w ciągu 2021 roku ceny litów wzrosły aż o 600%. Co oczywiście wzbudziło obawy o takie, no powiedzielibyśmy, geopolityczne ryzyko inwestycyjne w tym zakresie. Chodzi oczywiście także o inne minerały o kluczowym znaczeniu dla tej transformacji energetycznej w kierunku czystej energii. Biorąc pod uwagę fakt, że Wydobycie tych istotnych, strategicznych minerałów, strategicznych w kontekście transformacji energetycznej jest, no, no jest zdominowane przez kilka państw, no to rzeczywiście to, to ryzyko geopolityczne jest całkiem, całkiem spore. Trzy czwarte światowego wydobycia litu, kobaltu i metali ziem rzadkich przypada na Chiny, plus Demokratyczną Republikę Konga i Australię te Trzy państwa właściwie do, kontrolują 3 czwarte światowego wydobycia litu, kobaltu i metali ziem rzadkich. Warto zauważyć, że na początku marca 2022 roku, tego roku, 17 ekspertów wojskowych wystosowało taki specjalny list do sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych, Lloyda Ostina, w którym podkreślali, że Stany Zjednoczone powinny o wiele lepiej zadbać o swój dostęp do, istotnych strategicznych surowców mineralnych. Oczywiście tych surowców istotnych z punktu widzenia strategicznego dziś na świecie jest znacznie znacznie więcej. Dziś chciałbym się zatrzymać tylko na tych, które mogą których niedobór może zahamować rozwój elektromobilności. No tak jak oczywiście kwestia litu czy Kobaltu. Warto także wspomnieć o graficie z Chin i Brazylii czy manganie z Republiki Południowej Afryki i Australii. Te wszystkie czynniki składają się na jeden obraz. Mianowicie, że dziś mamy do czynienia z bardzo istotnym wyścigiem o surowce strategiczne, o konkretnie minerały strategiczne. Te minerały wymienione przeze mnie, jak lit, kobalt, mangan czy grafit, oczywiście występują w przyrodzie, ale w bardzo dużym rozproszeniu. Najczęściej są to różnego rodzaju domieszki innych minerałów. Oczywiście niektóre z nich są znane nawet od tysięcy lat z tradycyjnych zastosowań, jak, jak, chociażby, jak chociażby kobalt, który jako pigment był wykorzystywany już w starożytnym, w starożytnym Egipcie. Tutaj warto zauważyć także, że obecna technologia produkcji baterii litowo-jonowych, choć znana jest od kilku dekad, to cały czas jest doskonalona i niewątpliwie ten, ten, ten rozwój technologii również przekłada się na konkretne zapotrzebowanie, na konkretny popyt poszczególnych, poszczególnych surowców. Niewątpliwie ten rozwój nowoczesnych baterii wprowadził, wprowadził większe zapotrzebowanie chociażby, chociażby na, na aluminium niż na mangan czy, czy kobalt. Mówię tutaj o takich, takich bateriach określane w, w technicznym skrócie NMC, które, które już w 2018 roku miały blisko 30% udziału w globalnym rynku pojazdów elektrycznych, tam właśnie zastosowano aluminium zamiast manganu, zmniejszono także zawartość, zawartość kobaltu. Chińczycy z kolei do napędu cięższych pojazdów używają takich ogniw, takich ogniw litowo-żelazowo-fosforanowych, które również rzutują właśnie na kwestię popytu poszczególnych poszczególnych surowców. Niewątpliwie Patrząc na ostatnie wydarzenia i związane z wojną na Ukrainie, ale także wcześniej związane z ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia pandemią COVID-19 i wszystkimi ograniczeniami związanymi z dystrybucją różnego rodzaju dóbr, z łańcuchami dostaw, no widzimy, że, że, nie, że to się bardzo mocno odbija na światowej sprzedaży samochodów nie tylko samochodów elektrycznych, w ogóle całego przemysłu motoryzacyjnego ale biorąc pod uwagę Chociażby takie oficjalne dane ekspertów Międzynarodowego Funduszu Walutowego, widzimy, że do 2025 roku szacuje się, że światowa sprzedaż samochodów elektrycznych ma wzrosnąć do 10 milionów rocznie, co z kolei ma się, ma się odbić na potrojeniu popytu na kobalt no, do 330 kilo ton, czyli mamy tutaj do czynienia z ogromnym. ogromnym Wzrostem, i tak naprawdę, patrząc na te, na te wyliczenia, popyt na kobalt ma wzrastać na świecie o ponad 11% rocznie. No, to, jest, to jest największy tego typu tempo w, w ciągu ostatniego półwiecza. Jeśli chodzi o te zasoby kobaltu, no to musimy sobie zdawać sprawę, że połowa udokumentowanych jego globalnych zasobów, blisko 3,5 miliona ton, znajduje się w Demokratycznej Republice Konga. Mniejszymi złożami tego metalu, ale istotnymi także z punktu widzenia światowego rynku dysponują Australia i Kuba. Najwięcej szacuje się, że najwięcej kobaltu ma spoczywać na dnach oceanów, ale obecnie jeszcze ludzkość nie dysponuje takimi technologiami, które pozwalałyby wydobywać rudy metali z głębokości powiedzmy sięgających na przykład 6000 m pod poziomem, pod poziomem morza. Zatem są to zupełnie szacunkowe i takie teoretyczne, tylko dane. Jeśli chodzi o wspomniany przeze mnie już lit, to w przyrodzie on nie występuje w czystej postaci. Bardzo często można go znaleźć na przykład w wysłych, wysłych solankach. Jego światowe zasoby są szacowane na mniej więcej 14 milionów ton. Największą ich część, bo aż 58% posiada Chile. Wśród potencjalnych oczywiście także dostawców warto wymienić Australię i Argentynę. Australia dysponuje około 19%, a Argentyna 14% jego globalnych, globalnych rezerw. Jeżeli chodzi o mangan, to światowe rezerwy mają sięgać aż 17 miliardów, miliardów ton. Natomiast po pominięciu tych, tych zasobów z dna oceanów, no to jest zdecydowanie mniej. To nawet nie jest miliard ton. Jedno, niemal dwie trzecie rezerw przypada tutaj na trzy państwa, na Republikę Południowej Afryki to jest 30%, na Ukrainę to też warto podkreślić 18% i na Brazylię 15%. 15%. Warto przy okazji wspomnieć, że ten wyścig o surowce strategiczne w żaden sposób nie przekłada się na ochronę praw człowieka czy na tego typu kwestie związane z zapewnianiem bezpieczeństwa pracowników w różnego rodzaju kopalniach, chociażby tych, które występują w prowincji Katanga w Demokratycznej Republice Konga, według ostatnich dostępnych danych na temat wydobycia kobaltów, właśnie w kopalniach w Demokratycznej Republice Konga, które przedstawił. UNICEF w 2014 roku no wynika, że co najmniej 40 tysięcy dzieci pracowało w tamtejszych kopalniach. Wielu z, właśnie w wielu tych kopalniach wydobywa się tam kobalt bez jakichkolwiek zabezpieczeń, co w sposób istotny rzutuje w ogóle na system zdrowia tego, tego państwa i oczywiście na, na stan zdrowia tych, tych dzieci. Tutaj te dane UNICEFu podają, że w Demokratycznej Republice Konga pracowało ponad 30% dzieci między 5 a 14 Rokiem życia. To, to oczywiście zatrważające dane, tych, tych alarmistycznych, takich danych jest zdecydowanie więcej, jeśli chodzi o ten, o ten kraj. Natomiast to oczywiście nie, nie, przekłada, tak, nie, nie przekłada się na, na poprawienie losu tych, tych, tych dzieci i obywateli Konga. Wiemy doskonale, że globalne koncerny nie kierują się tutaj konkretnym, konkretnym zyskiem jeżeli te globalne zyski przekraczają 100 miliardów dolarów no to wiemy doskonale że tutaj nie liczą się ani prawa człowieka ani inne kwestie tylko po prostu zysk i dostęp do strategicznych surowców oczywiście warto zauważyć że te generacje baterii które zawierały te pierwsze generacje baterii które zawierały nikiel mangan kobalt w dość równej proporcji obecnie są, są używane z tym obniżonym obniżoną zawartością kobaltu trwają zresztą prace nad ogniwami które mają zawierać go nie, nie 20% jak obecnie, czy około 20% jak obecnie ale zaledwie 5% natomiast wielu ekspertów rzeczywiście wskazuje, że jest to cały czas jest, żyjemy w etapie takim przejściowym jeśli chodzi o elektromobilność a rozwiązaniem przyszłości mają stać się samochody napędzane wodorem, co oczywiście otworzy nowy Rozdział w, w, w rozwoju technologicznym ludzkości, ale także nowy roz, rozdział w rywalizacji między państwami i, i poszczególnymi, także ponadnarodowymi koncernami w dostępie, chociażby do rynków zbytu, do dostępu do poszczególnych szlaków handlowych i tak dalej. Tutaj geografia zmienia swoją rolę, natomiast nie traci swojego znaczenia jako, jako taka. Dziękuję Państwu za uwagę.